trwa nabór wniosków o udzielenie grantów w projekcie pod nazwą Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin aglomeracji wałbrzyskiej. Do 30 września bieżącego roku mogą je składać mieszkańcy Świdnicy i okolicznych miejscowości. Możliwe będzie to finansowanie modernizacji systemów grzewczych, np. wymiana kotła, instalacji grzewczej w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych własnościowych w budynkach wielorodzinnych. Na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dotacje w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych na zmianę źródeł ogrzewania w maksymalnej wysokości 25 tysięcy zł dla budynku jednorodzinnego i 10 tysięcy zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym. Wzory dokumentów o udzielenie grantu wraz z dołączoną do nich instrukcją wypełnienia dostępne są do pobrania na stronie internetowej projektu pod adresem wymianakotłów.pl. Wypełniony taki jeden egzemplarz wniosku wraz z uproszczonym audytem energetycznym należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do właściwego urzędu gminy bądź też miasta, które bierze udział w projekcie do 30 września. Dokumenty, które złożone będą po tym terminie, nie będą niestety podlegały ocenie. Po zakończeniu naboru wniosków o udzielenie grantów dokonana zostanie ich ocena. Potrwa to około 4 miesięcy. Przypomnę również, że samo złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem go do projektu. Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia, w tym najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami, są publikowane na wspomnianej stronie internetowej, w związku z czym zachęcam serdecznie do śledzenia na bieżąco zamieszczanych tam publikacji. W ramach likwidacji niskiej emisji program, który obecnie realizujemy, wymaga dużo wiedzy. Trudno tą wiedzę uzyskać mieszkańcom tak ad hoc, w związku z tym zaproponowaliśmy w realizacji projektu utworzenie punktów doradztwa technicznego, w którym zasiadają specjaliści, którzy na pytania mieszkańców zainteresowanych realizacją programu udzielają odpowiedzi co do rodzaju paleniska, charakteru przeprowadzonej inwestycji, rozmiaru finansowego i wszystkich innych danych technicznych, które pozwolą na łatwiejsze wypełnienie wniosku. Wniosek niestety nie jest zbyt łatwy, w związku z tym tej wiedzy nigdy dosyć. Także zapraszamy do tych punktów doradztwa technicznego, a ponadto w Urzędzie Miejskim Świdnicy w pokoju 317, jak również w pozostałych naszych partnerów, również takie punkty informacyjne w urzędach miast i gmin zostały utworzone i tam nasi pracownicy również udzielają wszystkich niezbędnych informacji co do właściwego wypełnienia wniosku, odpowiadając na liczne pytania. Niewykluczona jest również pomoc w wypełnieniu tego wniosku, z tym, że przez oczywiście wnioskodawcę. Pytania można również kierować drogą mailową lub telefoniczną. Dane kontaktowe na dole ekranu. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020-2022. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej tvts.pl. Zapraszamy.